Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, Król Polski, w pełni intronizowany. Bardzo się cieszymy, kochani, wszyscy tutaj razem z tego faktu. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za te piękne modlitwy, które ofiarowaliście właśnie w podziękowaniu za tę intronizację. I przypominam, codziennie o godzinie 21 modlimy się w podziękowaniu Panu Bogu za ten fakt, kochani, który się dokonał. Jezus Chrystus jest oficjalnie Królem Polski. Wolą nieba jest, kochani, żebym przedstawił Wam dzisiaj kolejne 3 dekrety, które zostaną już za chwilę wprowadzone w narodzie polskim, jak również wolą Jezusa Chrystusa jest to, żebym opublikował, kochani, i to nie tylko dzisiaj, żebym opublikował prawdziwe i autentyczne słowa Jezusa Chrystusa, które z powodu ignorancji, z powodu niewiary, z powodu różnych przyczyn natury ludzkiej zostały usunięte z oficjalnych pism. I dzisiaj usłyszycie autentyczne słowa Jezusa Chrystusa, potwierdzające w pełni jeden dekret, kochani. Chciałbym oczywiście na początku, kochani, przypomnieć Wam o jednej bardzo ważnej rzeczy i o tej rzeczy będę przypominał cały czas. Bardzo Was o to proszę, żebyśmy wysłali wspólnie miłość w świat. Więc bardzo Was proszę teraz, żeby każda osoba oglądająca to wideo, kochani, bez wyjątku, żeby każda osoba wpisała w komentarzu słowo miłość. I gdy będziecie wpisywać to słowo miłość, to poczujcie, jak ona wypływa od Was do tych wszystkich osób potrzebujących, osób cierpiących, osób, które naprawdę mają ciężko w życiu, które ucierpiały na skutek różnych kataklizmów, różnych działań wojennych. To jest niezwykle, kochani, ważne, żebyśmy się dzielili tą miłością. Więc bardzo proszę, wpiszcie w komentarzu słowo miłość i poczujcie, jak ona wypływa od Was do tych wszystkich osób potrzebujących. Kochani, mam kolejne dekrety. Jest dokument, który również zostanie opublikowany i tutaj go pokazuję. Jest on tutaj podbity pieczątką naczelnika państwa polskiego, czyli regenta Jezusa Chrystusa, Króla Polski. I tak jak powiedziałem, w jednym z dekretów jest informacja i będzie dodatek, autentyczne słowa Jezusa Chrystusa, na prośbę, kochani, całego nieba, by to opublikować i by potwierdzić ten dekret właśnie słowami Jezusa Chrystusa. Jeszcze proszę o jedną rzecz, żebyście mi pomagali, kochani, w tym wielkim dziele. To jest niezwykle, kochani, ważne, to jak Wy będziecie tutaj w tym wszystkim pomagać. Więc bardzo Was prosiłem, żebyście, kochani, wysłali tą miłość w świat. I bardzo Was również proszę właśnie w tym momencie, żebyście polubili to nagranie, kochani, żeby kliknąć tą łapkę w górę, wtedy więcej osób ma szansę zobaczyć to nagranie. Bardzo Was o to proszę. I też przypominam, są 2 oficjalne grupy naczelnika państwa polskiego, czyli regenta Jezusa Chrystusa. Jedna grupa na Facebooku nazywa się Naczelnik Państwa Polskiego Myślnik Forum. Druga grupa dotycząca tylko i wyłącznie prawa Bożego, które będzie ustanawiane sukcesywnie w Polsce. Ta druga grupa nazywa się Naczelnik Państwa Polskiego Boże Prawo w Polsce. W opisie tego nagrania znajdziecie linki. Wystarczy tylko kliknąć i tam już wejdziecie na tę grupę. Nie trzeba wtedy szukać po Facebooku. I bardzo Wam wszystkim dziękuję, ponieważ masa osób dołączyła, kochani, w ciągu ostatnich 2 dni do tych grup. Wielkie Bóg zapłać za to, że jesteście, że Was to interesuje i że też bierzecie udział w tych dyskusjach, które z woli nieba zostały umieszczone na tych grupach. Bardzo Wam za to dziękuję. Wydaję poniższe dekrety Naczelnik Państwa Polskiego. Opublikowano dnia 18 luty 2024 rok. Dekret z numerem 8 na 2024. Od dnia dzisiejszego w Polsce dopuszczone są oficjalne związki osób tej samej płci, jak również pary te będą mogły adoptować dzieci na takich samych zasadach, co zwykłe małżeństwa do tej pory.
Do tego dekretu będzie umieszczona z czasem korekta z numerem 8A, będzie to taki aneks, z numerem 8A łamane na 2024, mająca na celu zwiększenie szansy na adopcję przez wszystkie zainteresowane osoby poprzez zmniejszenie obecnych wymagań prawnych w sprawie chęci adopcji. Dekret z numerem 9 na 2024, jest to kolejny dekret. Ogłaszam każdą niedzielę tygodnia jako dzień wolny od pracy, który ma za zadanie przypomnieć każdemu, iż Bóg istnieje i jest w każdym z nas. Będzie to dzień odpoczynku dla wszystkich. Praca w ten dzień będzie maksymalnie ograniczona i zakazana prawnie, dopuszczona tylko w szczególnych przypadkach. Wszelkie sklepy i punkty handlowe zostaną zamknięte w tym dniu. Rozporządzenie to zostanie doprecyzowane odpowiednim aneksem z numerem 9A łamany na 2024. Z woli Jezusa Chrystusa w miejscach, gdzie nie ma świątyń, kaplic, gdzie mogą się spotykać mieszkańcy danej okolicy w taką niedzielę, tam zostaną pobudowane nowe obiekty sakralne. Dekret z numerem 10 na 2024. Wydaję decyzję, iż od dnia 1 stycznia 2034 roku w Polsce będzie obowiązywał całkowity zakaz hodowli zwierząt w celu ich jedzenia, pozyskania futer itd. Do tej decyzji będzie wydane odpowiednie rozporządzenie z numerem 10A na 2024, które wejdzie już teraz w życie po jego opublikowaniu, które doprecyzuje, jak powinna wyglądać humanitarna hodowla zwierząt. Nie będzie miejsca na takie aspekty jak trzymanie zwierząt w ściśniętych klatkach i tak dalej. Ogłaszam wszystkim, abyście już teraz zaprzestali zabijania niewinnych istot i jedzenia mięsa. Apeluję o to. Każda istota ma prawo do życia i wolności. W tym miejscu zostaliście o tym oficjalnie poinformowani. I pamiętajcie, iż od dnia dzisiejszego, jeżeli zabijecie jakiekolwiek zwierzę lub będziecie sponsorować ten proceder poprzez kupowanie mięsa, to przyczyniacie się do tego bestialstwa i narażacie się na skutki Bożej sprawiedliwości, gdyż od tej pory o tym wiecie i będziecie to czynić z pełną świadomością. Dekret ten zawiera jako załącznik na prośbę Króla Polski Jezusa Chrystusa, aby przypomnieć jego autentyczne słowa i także poinformować, iż wiele z jego nauk zostało usuniętych z oficjalnych pism. Materiał ten zostanie odczytany przez usta wspaniałego człowieka, który został wybrany do pełnienia ważnej funkcji na nowej ziemi w przyszłości. I on was niebawem wiele nauczy. Mianowicie tutaj chodzi o Czesława Michałowskiego. Więc kochani, ja wam tutaj już dziękuję. Zapraszam was do wysłuchania tych słów Jezusa Chrystusa. Przypominam, są to autentyczne słowa Jezusa Chrystusa, mające potwierdzić te słowa, które zostały tutaj umieszczone w tym dekrecie. Apeluję oczywiście do was, żebyście, kochani, zaprzestali zabijania tych niewinnych istot i apeluję, żebyście ograniczyli, a najlepiej już teraz zrezygnowali całkowicie ze spożywania mięsa. Bardzo was o to proszę. Jak również gorąco zachęcam tutaj do wsparcia organizacji tutaj na tym kanale. Wszelkie informacje znajdziecie w opisie tego nagrania. Ja wam, kochani, już dziękuję, a teraz proszę o wysłuchanie słów Jezusa Chrystusa. Jezus nauczał uczniów swoich na zewnętrznym dziedzińcu świątyni. Wtedy jeden z uczniów rzekł do Niego: Mistrzu, kapłani mówią, że bez przelewu krwi nie ma uwolnienia od grzechów. Czy mogą ofiary zakonu gładzić grzechy? A Jezus odpowiedział: Żadna ofiara krwi zwierząt, ani ptaków, ani człowieka nie może gładzić grzechów. Czy i jak może być zmazana wina przez wylanie krwi niewinnej? Przeciwnie. Wina jeszcze się powiększy. Kapłani wprawdzie otrzymują od wiernych takie ofiary dla pojednania za wykroczenia przeciwko zakonowi Mojżesza,
ale za grzechy przeciwko prawu Bożemu nie ma odpuszczenia, chyba jedynie przez żal i opamiętanie się. Czyż nie napisano u proroków: odstawcie wasze ofiary krwawe jako wasze ofiary całopalne i skasujcie je i zaprzestańcie spożywać mięso. Nie mówiłem bowiem do ojców waszych, ani im takich rzeczy nie nakazywałem, gdym wyprowadzał ich z Egiptu, ale to im rozkazałem. Słuchajcie głosu mego i chodźcie drogami, które wam poleciłem, a będziecie ludem moim i dobrze wam się dziać będzie. Ale oni nie słuchali, ani nie nakłonili uszu swoich. Ale co przekazuje wam wiekuisty? W sprawiedliwości i w miłosierdziu ćwiczyć się macie i pokornie kroczyć w Panu. Czyż nie jest napisane, iż Bóg na początku przeznaczył ku pożywieniu dla wszelkiego ciała owoce drzew i nasiona i zioła? Ale oni dom modlitwy uczynili domem złodziei, a na miejsce czystej, wonnej ofiary krwią spamili moje ołtarze i spożywali mięso zabitych zwierząt. Ale ja powiadam wam, nie rozlewajcie krwi niewinnych, ani nie spożywajcie mięsa. Chodźcie prosto, miłujcie miłosierdzie i czyńcie sprawiedliwość, a dni wasze długo trwać będą. Czy ziarno wyrastające z ziemi z innymi nie będzie przemienione przez ducha w ciało moje? Czy jagody z winnicy i inne owoce nie będą przemienione przez ducha w krew moją? Dozwólcie, by to, co się dzieje z ciałem waszym i z waszą duszą, było przypomnieniem wiekuistego. W tym jawna jest obecność Boga jako materiał i żywot świata. Z tego wszyscy jedzcie i pijcie na odpuszczenie grzechów i wszyscy osiągniecie żywot wieczny, o ile posłuszni będziecie słowom moim. A później dodał: rozbójnik, który włamuje się do cudzego domu, jest pełen winy. Ci zaś, którzy włamują się do domu przez Boga zbudowanego, są większymi grzesznikami. Dlatego mówię do wszystkich, którzy pragną być moimi uczniami: trzymajcie ręce wasze z dala od krwi przelewu, a wargi wasze niech nie dotkną mięsa. Bóg bowiem jest dobry i sprawiedliwy i na pożywienie dał człowiekowi zboże i płody ziemi. Jeśli zaś zwierzę zło cierpi, to życie jego jest cierpieniem. Albo jeśli ono jest niebezpieczne, wówczas uwolnijcie je od jego życia szybko i z najmniejszym bólem, jak tylko możecie. Zgładźcie je z miłością i współczuciem i nie męczcie go. Bóg wasz, ojciec, matka, okaże wam współczucie tak, jak wy okazaliście współczucie tym, które są oddane w wasze ręce. I cokolwiek uczynicie jednemu z najmniejszych dzieci moich, mnie to uczynicie. Ja bowiem jestem w nich, a one są we mnie. Tak, jestem we wszystkim stworzeniu i wszystkie stworzenia są we mnie. Moimi są ich radości i moim jest ich cierpienie. Dlatego mówię wam, bądźcie dobrzy dla wszystkich stworzeń Bożych.